Witam. Dzisiaj trochę taki leniwy odcinek. Sprawdźcie sobie w tytule okiem, bo dla mnie to zbyt upierdliwe. Zapraszam. Shikamaru zawsze stara się unikać walki, dlatego też nie ma rywala, z którym chciałby koniecznie stoczyć pojedynek. Ulubionymi potrawami Shikamaru są wodorosty i makrele. Nie lubi natomiast gotowanych jajek. Czy zauważyłeś, że Shikamaru przez całe pierwsze Naruto walczył głównie z kobietami? Tak on wyglądał na live spektakl Naruto, którego grał Tsubasa Hattori. Jak myślicie, podobny? W sondażach popularności Shikamaru zawsze dostawał wysokie miejsca. Ogólna jego pozycja to czwarta. Shikamaru ukończył 39 oficjalnych misji. 8 rangi D, 3 rangi C, 9 rangi B, 19 rangi A i 0 rangi S. Urodził się on 22 września, a jego krew ma typ AB. Po śmierci Asumy przejął on nawyk palenia papierosów, co zostało ocenzurowane w niektórych krajach. To co wie każdy, kto obejrzał anime, to to, że jego hobby to drzemki i granie w szogi. Nie przepadał natomiast za grą z ojcem, bo zawsze przegrywał. W pierwszej serii mierzył on od 150 do 152 cm i ważył 42-43 kg. Natomiast w Shippuden miał już 170 cm i 53 kg. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeśli tak, to będzie fajnie, jeżeli zostawisz komentarz z propozycją kolejnych ninja, abym mógł dla was, jak i dla siebie, przygotować więcej ciekawostek. Trzymajcie się, na razie. Cześć!